Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przebiega mój demakijaż. Na początku powiem Wam chyba najbardziej istotną rzecz, że nie używam wody. Używam jej wyłącznie tylko wtedy, nie używam, ale używam, kiedy korzystam ze szczoteczki Clarisonic, czy też woda mi jest potrzebna, aby zmyć resztki peelingu, czy też jakąś maskę oczyszczającą. Ale zawsze wtedy ona jest wodą mineralną, przegotowaną i może raz w tygodniu tak rzeczywiście bywa, że albo szczoteczka Clarisonic, albo peeling enzymatyczny, czy też drobinkowy, czy też jakaś inna maseczka oczyszczająca. I te trzy czynności powodują to, że ja w tym przypadku potrzebuję wody. Natomiast jeśli chodzi o taki codzienny demakijaż, to wystarczą mi trzy produkty. I to jest zawsze olej kokosowy i to jest zimno tłoczone extra virgin z firmy Olvita i ja go zawsze kupuję, ponieważ pachnie kokosami, jest bardzo przyjemny, delikatny. Dzisiaj mam płyn micelarny z Garniera i tonik z ziai płatki róży. I co ja robię? Przede wszystkim nakładam olej na całą twarz, wmasowuję go, zresztą chyba Wam to po prostu pokażę, a nie będę opowiadała, więc jakoś tu sobie chyba tak będzie dobrze. Więc tak, olej kokosowy. W tej chwili zimową porą ma konsystencję stałą, latem jest wodnisty. Nakładam sobie, tak jak tutaj widać, w zagłębienie ręki i żeby nie rozprowadzać całego mojego makijażu, czyli tuszu przede wszystkim po całej twarzy, ja najpierw nakładam ten olej kokosowy tutaj na oczy, wcieram go w rzęsy, dosyć dokładnie właśnie staram się, żeby ten olej wszedł właśnie pomiędzy rzęsy i to po prostu wystarczy, żeby bardzo ładnie zmyć cały makijaż. Resztkę tego oleju nakładam już na całą twarz. Można sobie oczywiście zrobić przy okazji taki fajny masaż, aby te wszystkie nasze produkty zostały tak rozmiękczone i żeby ten olej wszedł w pory, a także żeby zmyć wszelkie zanieczyszczenia, jakie nam tam w ciągu dnia na twarzy osiadły. Oczywiście nie zapominamy o szyi. I ja sobie jeszcze to wszystko wmasowuję w twarz, żeby ten makijaż po prostu dobrze się rozpuścił. I teraz będą potrzebne płatki kosmetyczne. Ja ostatnio używam wyłącznie te, które są dostępne w Rossmanie, Lilibe, i to jest ta wersja bio, bo jeszcze jest taka zwykła wersja, a ja tą bio najbardziej lubię. I taki płatek, a dosyć mocno nasączam płynem micelarnym, naprawdę tu jest sporo tego płynu. Przykładam sobie płatek do oka, a przytrzymuję troszeczkę, tak żeby ten płyn wszedł też pomiędzy rzęsy i rozpuścił jeszcze ewentualnie nierozpuszczony tusz. Olej kokosowy jest dla mnie idealny, on łagodzi wszelkie podrażnienia, a bardzo ładnie nawilża moją skórę. No jest, koi ją, to jest taki lek na moją skórę, jak tylko czuję jakieś podrażnienie, to wtedy używam właśnie oleju kokosowego, nawet nie tylko służy mi do demakijażu, ale też jako na przykład maseczka, wtedy kiedy jest moja skóra bardzo przesuszona, to wtedy sięgam po olej kokosowy. I zobaczcie, ja już prawie nie mam makijażu na oku i ja nie trę skóry.
Ja po prostu przyciskam bacik do powieki, nie ma już, w ogóle nie ma eyelinera. Jeszcze na pewno jest troszeczkę tuszu, ale żeby go wydobyć, nakładam sobie bacik na palec i tylko przecieram same rzęsy i on pięknie schodzi. I to samo będę robiła teraz z drugim okiem. Teraz będzie widać, jak ja wyglądam bez makijażu. Zresztą, kto mnie ogląda, to już widział mnie nieraz. A też nie jest to dla mnie jakiś problem, żeby pokazać się bez makijażu. A bardzo często wychodzę tak, jak mam muszę, to po prostu wychodzę do sklepu, idę. Nie maluję się specjalnie po to, żeby kupić, nie wiem, chleb czy bułki. Oczywiście to jest też tak z tym olejem kokosowym, że jak mam inny olej, tak ostatnio skończyłam olej makadamia, olej z kiełków pszenicy, olej z awokado, one wszystkie się nadają do makijażu i przy okazji świetnie nawilżają właśnie moją skórę, także no, olejki wiodą prym, jeśli chodzi o mój demakijaż. No i to już tyle, co mi pozostało, to zmycie podkładu różu, bronzera, rozświetlaczy, no, wszystko to, co nałożyłam dzisiaj przed pracą. To po prostu zmywam. Jak tylko wchodzę do domu, od razu zmywam makijaż. W domu mam bardzo ciepło i od razu czuję potrzebę zmycia makijażu. Wtedy się po prostu lepiej czuję. Związuję włosy i wtedy zakładam oczywiście wcześniej jakieś wygodne ubranie. I pierwszą rzeczą, jaką robię, to właśnie jest zmycie mojej twarzy. I to może być godzina na przykład 17-18, zmywam twarz, nakładam sobie jakieś maseczki, czy też robię właśnie peeling i wtedy nakładam jakąś maskę. A później wszystko to jeszcze zmywam i na noc nakładam te produkty, które stosuję w danym momencie. Jeszcze przejadę sobie dokładnie pomiędzy rzęsy, żeby wydobyć ten tusz. Bardzo często też robię tak, kiedy widzę, że ten tusz nie jest dokładnie zmyty, a to robię coś takiego, że patyczki, pałeczki nasączam płynem micelarnym i myję sobie właśnie tak jak widzicie rzęsy i tutaj staram się wejść pomiędzy nie i wtedy wydobywam naprawdę już ostatnie resztki tuszu. Zobaczcie, ile tego jeszcze jest. Jeszcze raz może sobie to zrobię. I wtedy, kiedy widzę, że wacik jest, czy ten patyczek jest czysty, to, no to już nie powtarzam tej czynności. Jeszcze troszeczkę czuję taką potrzebę do mycia tutaj tej powieki. Ale bacik już jest czyściusieńki. I teraz tak, zanim nałożę nocną pielęgnację, to tonizuję moją skórę. Oczywiście tonikiem. I to nie jest ważne, jaki tonik. Musicie sobie dobrać odpowiedni do swojego typu cery. Tak, żeby to tonizowanie także sprawiało Wam przyjemność. Jeszcze taki tonik zbiera resztki, które ewentualnie nie zostały domyte.
No i teraz ja czuję, jak moja skóra oddycha. Wtedy, kiedy mam rzeczywiście mocny makijaż i mam bardzo dużo podkładu, głównie podkładu na twarzy, na przykład wodoodpornego, to dwa razy nakładam sobie olej. Zmywam tą pierwszą warstwę za pomocą płynu micelarnego i później nakładam znowu olej kokosowy i znowu przemywam płynem micelarnym, tonizuję skórę, a na koniec bardzo często teraz spryskuję sobie buzię płynem różanym do twarzy z fitomedu. I to jest bardzo, bardzo miłe uczucie. I wtedy, kiedy włosy też dostały dawkę nawilżenia, i wtedy, kiedy jeszcze czuję, że nie wchłonął mi się ten płyn, nakładam serum, wmasowuję to serum w skórę twarzy, odczekuję 15-20 minut i nakładam krem. I tak jest też rano, że zmywam buzię, ale już tylko tonikiem, spryskuję płynem i nakładam też te kosmetyki, które są przeznaczone na dzień. Tak wygląda moja wieczorna rutyna. Napiszcie mi, czy u Was jest podobnie, czy też całkowicie inaczej. Ja już Wam dziękuję i do zobaczenia niedługo. Cześć!